Witam, tu pan Motowidło. Zapraszam na 6 odcinek Kroniki Fabryki Maszyn Żniwnych w Płocku. Poznamy w nim historię pierwszego kombajnu, jaki był produkowany w Polsce, czyli ZMS-4, żniwna maszyna samobieżna. Jest to konstrukcja nie tylko światowego kalibru, jeden z pierwszych kombajnów w ogóle, ale także prawdopodobnie najpopularniejszy powojenny samobieżny kombajn na świecie. Zaczniemy od krótkiej historii narodzin kombajnów oraz burzliwych dziejów tego konkretnego modelu, a jest o czym opowiadać. Na początek trochę ekonomii. Tradycyjny zbiór zboża sierpem przy młódzce cepami to około 20 dniówek roboczych na hektar. Innymi słowy, 20 ludzi pracowało przez cały dzień, aby skosić, zebrać, wymłócić i zapakować około 1,27 tony zboża z hektara, bo jak podają źródła, był to średni plon w powojennej Polsce. Użycie żniwiarki oraz młocarni redukowało ten wskaźnik do 8 dniówek roboczych. Z kolei jeden samobieżny kombajn zbożowy mógł skosić dziennie do 20 hektarów zboża, oczywiście zakładając ówczesny plon, czyli ściąć, zebrać, wymucić i wstępnie przetransportować maksymalnie około 25 ton zboża. Zwykle były to mniejsze wartości, ale gołym okiem widać skalę oszczędności. Kombajn redukował także straty ziarna w procesie, które dla ręcznych żniw czy żniwiarki wynosiły około 10%, podczas gdy kombajn gubił około 2,5% ziarna. Dla całego obszaru kraju przy teoretycznym użyciu wyłącznie kombajnów były to miliony ton zboża. Sumując, były to gigantyczne oszczędności. Nie dziwi więc fakt postępującej mechanizacji rolnictwa. Pierwsze kombajny powstały w USA, a ich siłą pociągową były zaprzęgi liczące po około 20 koni czy mułów. Do ich obsługi potrzebna była kilkuosobowa załoga. Kolejnym etapem były konstrukcje ciągnięte za coraz popularniejszymi traktorami. Najpierw parowymi, następnie spalinowymi. Ich rozwój trwał do wybuchu II wojny światowej, a zdarzały się też konstrukcje z dodatkowym silnikiem napędzającym młocarnię. I dopiero w czasie wojny pojawiły się konstrukcje samobieżne, gdzie silnik napędzał młocarnię, jak i układ jezdny, a maszyna była samodzielnym pojazdem. Szybki rozwój konstrukcji kombajnów wymuszony był po pierwsze wysiłkiem wojennym, w sensie zasobów ludzkich, mężczyźni ruszyli na front, ale także rozwojem technologicznym. Pojawiły się sprawniejsze, nowocześniejsze jednostki napędowe, czy inne techniczne nowości. Czołowym producentem maszyn rolniczych był w tym czasie w Stanach Zjednoczonych International Harvester, firma niejednokrotnie wspominana w poprzednich odcinkach Kroniki. I to właśnie jedna z ich konstrukcji jest pośrednio bohaterem tego odcinka. Mowa o IH-123SP, gdzie SP odnosi się do self-propelled, czyli samobieżny. Ten powstały w 1942 roku niewielki kombajn stał się mimo woli światowym hitem w latach powojennych. W Europie kombajny te pojawiły się już w trakcie II wojny światowej, dzięki ustawie Lend-Lease. Zgadza się, oprócz samolotów, czołgów, armat, motocykli czy wojskowych ciężarówek, do sojuszników płynęły także traktory i kombajny. Wysiłek wojenny nie ograniczał się bowiem wyłącznie do frontu. Każda armia po prostu musiała też coś jeść. A jak mówi stare wojenne przysłowie, bitwy wygrywa wojsko, wojny wygrywa logistyka. IH-123SP popłynął m.in. do Anglii, Francji i ZSRR. Tak zaczyna się międzynarodowa kariera naszego kombajnu. Jak było z wieloma konstrukcjami pozyskanymi od aliantów, Rosjanie skopiowali IH-123SP, nadając mu nazwę Staliniec 4. Produkowany on był w kilku fabrykach na terenie ZSRR od 1947 roku, począwszy od dzisiejszych zakładów Rosselmasza w Rostowie nad Donem. W ramach licencji ruszył też na zachód ZSRR, do Węgier, Czechosłowacji, Polski i wschodnich Niemiec. Konstrukcja ta różniła się w poszczególnych krajach, np. silnikami. Silnik Internationala radzieccy konstruktorzy zastąpili benzynowym silnikiem ZIS-120. W RFN był to 6-litrowy, 6-cylindrowy diesel IFA, a w Polsce padł na silnik S-43 ze Starachowic. Najwięcej modyfikacji wprowadzili Niemcy. Kombajn w RFN nazywał się Forschütt S-170, a jego kolejne modyfikacje oznaczono numerami od S-171 do S-177. Produkowano je w latach 1954-1967. Co ciekawe, Niemcy planowali także coś na kształt Wistuli, czyli mocno zmodyfikowanego Stalinca, oznaczonego jako E-510. Nie wszedł on jednak nigdy do produkcji, a zastąpił go bezpośrednio E-512. Główny konkurent Bizona oraz dość popularny na polskich polach kombajn importowany. Z kolei węgierskie maszyny miały oznaczenia AC-330 i AC-400.
Były to odmiany kombajnu S4 z 3 i 4-metrowym headerem. Kończąc międzynarodowy wątek tej konstrukcji, wróćmy do postawionej tezy. Był to najpopularniejszy kombajn zbożowy w latach powojennych. Występował co najmniej na 3 kontynentach i produkowany był w około 10 fabrykach. International Harvester z jednej strony mógł tylko bezczynnie na to patrzeć, z drugiej miał już w swojej ofercie nowocześniejsze konstrukcje, które podbijały zachodnie rynki. Przejdźmy na nasze podwórko, gdzie wprowadzenie S4 do produkcji na podstawie udzielonej przez ZSRR licencji to nie mniej ciekawa sprawa. Pierwszy staliniec pojawił się na polu doświadczalnym SGGW już w roku 1947, czyli przed powstaniem żniwiarki Przodownica w fabryce maszyn żniwnych. Przez kolejne lata sprowadzono jeszcze kilkanaście kombajnów, wyłącznie na potrzeby PGR-ów. Niski poziom kultury technicznej czy wykształcenia tak pracowników, jak i kierowników tych gospodarstw oraz wysoka awaryjność i długie przestoje maszyn skutecznie hamowały rewolucję na naszych polach. S4 nie były zbyt dobrze wykonane. Osobnym problemem była słoma, której nie potrafiono z początku po kombajnie odpowiednio zebrać i przetransportować. Dopiero w 1952 roku sprowadzono większą partię S4 liczącą 500 sztuk. To nadało tempo zmianom, bo już w kolejnym roku podjęto decyzję o budowie fabryki kombajnów. Było to zarządzenie numer 157 z dnia 23 września 1953 roku ministra przemysłu maszynowego w sprawie przygotowania produkcji i planu produkcyjnego kombajnów S4 w fabryce maszyn żniwnych w Płocku. Dokument zobowiązywał zakłady podległe ministerstwu do pomocy w tym przedsięwzięciu. Wiązało się to także z rozwojem fabryki. Zaplanowano nowe hale, które powstać miały przy ulicy Otolińskiej. W międzyczasie zaś przystąpiono do produkcji pierwszego polskiego kombajnu zbożowego ZMS-4 jeszcze na starych śmieciach w centrum Płocka. Jak wielkim wysiłkiem dla załogi było uruchomienie produkcji przodownicy, omówiłem w poprzednim odcinku kroniki. Więc nie trudno sobie wyobrazić, jak gigantycznym wysiłkiem technologicznym, logistycznym i kompetencyjnym będzie produkcja samobieżnego kombajnu zbożowego. I tak faktycznie było. Przy budowie pierwszego prototypu nie obyło się bez pomocy wielu instytucji i zakładów w całej Polsce, a nawet pomocy z zagranicy, ponieważ Rosjanie zwlekali z wysłaniem dokumentacji, inżynierowi z Centralnego Biura Konstrukcyjnego nr 3 z Poznania wykonali schematy konstrukcyjne na podstawie egzemplarza z importu. Następnie ciężar prac przeniósł się do Płocka, gdzie nieocenioną pomocą byli inżynierowie przysłani z Poznania, załoga z FSC w Starachowicach, Huta Stalowa Wola, a nawet delegacja 3 specjalistów z Rosji. Siła umysłowa była w tym momencie w większości importowana z innych zakładów. Także wiele elementów nowego kombajnu zostało przekazanych do wykonywania podwykonawcom rozsianym po całej Polsce. A liczne konsultacje, czy poprawki, czy testy często wiązały się z osobistą obecnością pracowników czy przekazywania informacji tradycyjnymi metodami, telefonicznie czy listownie. Były to prawdziwie pionierskie czasy dla fabryki oraz ogromny wysiłek tysięcy ludzi. Osobną walkę z przeciwnościami losu stoczyła załoga. Wszystkie produkowane w fabryce maszyn żniwnych maszyny wykonywane były na podstawie wzorców, czyli elementów do skopiowania na danym stanowisku pracy. Dysponowali w tym celu parkiem maszynowym w liczbie 219 maszyn produkcji przedwojennej. Tymczasem technologia i skomplikowanie kombajnu wymagały posługiwania się rysunkiem technicznym i wykonywania powtarzalnych elementów na jego podstawie. Całą załogę należało nauczyć czytania rysunku technicznego i posługiwania się nowym oprzyrządowaniem. Nie było to łatwe zadanie, gdyż cały czas musieli także wyrobić normy dla dotychczasowego asortymentu. W tym wspomnianej przodownicy wciąż brakowało też wykwalifikowanych pracowników, a każdy absolwent przychodzący do fabryki rzucany był od razu na głęboką wodę. W międzyczasie przekazano do Płocka 29 sztuk nowoczesnych maszyn z przydziału ministerstwa, na których także musiano nauczyć się od podstaw pracować. Słowem, mieli tam niezły młyn. Doświadczenie oraz wiedza weteranów, pomoc wydelegowanych pracowników w połączeniu z entuzjazmem młodych fabrykantów, którzy świadomi byli uczestnictwa w przełomowym projekcie, pozwoliła ukończyć zadanie przed czasem. 14 kwietnia 1954 roku został wybudowany pierwszy polski kombajn zbożowy. Znamiennym jest fakt, że kiedy chciano wyjechać nim poza fabrykę, aby pokazać kombajn mieszkańcom, brama okazała się za wąska. Z konieczności została więc rozebrana. Kombajn oficjalnie został zaprezentowany podczas obchodów pierwszomajowych, a następnie przekazany do Instytutu Doświadczalnego Rolnictwa w Warszawie celem przeprowadzenia dalszych prób eksploatacyjnych. W
starym zakładzie powstały jeszcze na pewno dwa egzemplarze, które wystawiono na Centralnej Wystawie Rolniczej w Lublinie. Kolejne egzemplarze powstawały już w nowej hali przy ulicy Otulińskiej, gdzie fabryka będzie rozwijać się przez swe najlepsze lata. ZMS-4 wyprodukowano łącznie w ilości 1473 sztuk, co w połączeniu z wcześniej sprowadzonymi maszynami S4 daje około 2000 kombajnów pracujących na polach w latach 50. XX wieku w Polsce. Nie była to maszyna łatwa w obsłudze. Nie tylko stanowisko kombajnera pozostawiało wiele do życzenia, przytulony do chłodnicy, siedzący przy głośnym silniku i chroniony jedynie niewielkim daszkiem od warunków atmosferycznych, sam kombajn także wymagał ciągłej kontroli parametrów młócenia i pracy podzespołów. Przy jego niewielkiej przepustowości, wynoszącej około 2 kg masy na sekundę, często dochodziło do zapychania się kombajnu czy konieczności czyszczenia jego podzespołów. Osobnym problemem była konieczność dosuszania i doczyszczania ziarna. ZMS-4 nie radził sobie z tym najlepiej. Wciąż także nierozwiązany był problem pokombajnowej słomy. Nastąpi to dopiero w drugiej połowie lat 60. Tymczasem plon z hektara rósł, więc nie będzie zaskoczeniem, że konstrukcja już w czwartym roku produkcji okazała się przestarzała. Gwoździem do trumny okazały się zawirowania polityczne, które sprawiły, że jego produkcja drastycznie spadła po 1957 roku. Wtedy bowiem zmieniły się założenia planu dla krajowej produkcji rolnej, przesuwając ciężar jego wykonania na gospodarstwa drobnotowarowe, a rolnicy indywidualni nie potrzebowali bądź nie było ich stać na nowoczesne maszyny rolnicze. FMZ w tym czasie musiała się cofnąć w rozwoju do produkcji mniej skomplikowanego asortymentu. Z produkcji kombajnów nie zamierzano jednak rezygnować. Powstały w 1955 roku zakładowe biuro konstrukcyjne miało świadomość potrzeby stworzenia nowoczesnego, odpowiadającego parametrom klasy europejskiej kombajnu. Próbowano modernizować ZMS-4, powstała m.in. wersja z workownicą i chwytaczem plew. Pracowano także nieustannie nad poprawą technologii produkcji. Było też jasne, że w kombajnach tkwi przyszłość rolnictwa. W oparciu o posiadane już doświadczenie podjęto wyzwanie opracowania własnej konstrukcji. Ale o tym opowiem w kolejnym odcinku Kroniki. Do zobaczenia, pan Motowinu.